Ludovico Braniak, piłkarz reprezentacji Polski, gracz Lille. Bonjour. Bonjour, dzień dobry. Jak wolisz? Wszystko jedno. Bonjour. Siema. Świetnie ci idzie, znasz już polski. Kilka słów tylko. Jak się ty naprawdę czujesz? Jako Polak grający we francuskiej ligę, czy jako Francuz występujący w reprezentacji Polski? Na razie jako Francuz grający w kadrze Polski. Dopiero zaczynam. Niedawno debiutowałem w narodowej jedenastce biało-czerwonych. Ciągle integruję się z kolegami z kadry. Z czasem będzie lepiej. Tout doucement, je commence à avoir de plus en plus de contact avec les joueurs de l'équipe. Kocham Polskę i myślę, że łączę dwie funkcje: dobrego Polaka w lidze francuskiej i nieźle reprezentuję Francję w reprezentacji Polski. Un bon français dans l'équipe polonaise et représenter aussi la Pologne dans le championnat français. Qui parle bien polonais? Dobrze od ciebie w ekipie polskiej dobrze mówi po francusku? Michał Żewłakow. Dariusz Dudka. Dudka, Jeleni. Trochę tylko. Dlaczego przecież od kilku lat mieszkają i grają we Francji? Mógłbyś im pomóc w nauce języka francuskiego. No to nie jest takie proste. Wiem, że francuski jest trudny dla Polaków. Poza tym Darek i Irek mieszkają w Auxerre, małym mieście, więc czasami myślę, żartując trochę, że trudno tam znaleźć ludzi i pogadać z nimi po francusku. Być może, a podczas treningów i meczów jak się kontaktujesz z polskimi kolegami? Un petit peu de polonais, oui. Mais beaucoup d'anglais. Par exemple, polsko. Po polsku na przykład? Sur le terrain, mots comme Podaj, Sam, Uważaj. Voilà. Très belle. Il y a très bon accent. Świetny akcent. Des mots pour, voilà. Et après, dzięki. Kiedy jednak rozmawiamy o taktyce, założeniach meczowych, przechodzimy na angielski. Parce que je ne maîtrise pas encore tout à fait. A kiedy rozmawiasz z trenerem Franciszkiem Smudą? En anglais, en polonais, po angielsku, polsku, a także francusku. Wtedy tłumaczy już Michał. To musi być prawdziwa debata przed takim meczem. No tak, ale dzisiejszy futbol wymaga solidnego przygotowania, dobrej organizacji, dyscypliny, rozumienia rygorów taktycznych. W sumie to prosta gra, ale wymagająca koncentracji. Chyba zgodzisz się ze mną, że jednak istnieje taki międzynarodowy język piłkarski. Tak, to najbardziej uniwersalny język. Moi, je sais.